Dzień dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak ja, jako taki, można powiedzieć, młody serwisant Kuboty, swojej Kuboty, wykonuję właśnie tą czynność. Tylko mam problem, bo widzę, że nie ma ciemnika, ale mam na to sposób. Więc teraz patrzcie. Obrót. I teraz powinien stać ciągnik. No, stoi już nawet maska otwarta, więc możemy przystąpić do wstępnego czyszczenia. Na początku biorę się za czyszczenie wszystkich tutaj widocznych filtrów pod maską. Dokładnie je powyczyszczam. Więc ja się za to biorę, a w dalszej części odcinka, kiedy już posprzątam te filtry, posprzątam, wyczyszczę powietrzem, będziemy się brać za kabinę. Ciągnik nie był czyszczony bodajże od końca chyba listopada. Już go nie czyściłem, bo już były niskie temperatury, przez co nie chciałem go myć ani powietrzem czyścić. Więc ja się za to biorę i widzimy się w dalszej części. Jestem już przy filtrach. Jeżeli to ma być już taki opis Kuboty, jak ją konserwować, no to aby otworzyć ten filtr, są tutaj cztery zapadki, dwie z tej strony, dwie z tej, które trzeba odblokować. Jeszcze tamta. O. Tutaj mi złapało, pamiętajcie, żeby Wam tu nie łapało, bo można uszkodzić obudowę. I tutaj mamy filtr, który należy czyścić. Trochę tu przeszkadzają przewody od klimatyzacji. Właściwie to jeden od osuszacza. Chcę się wspomóc tylko ręką, ale się mylę dzisiaj. No i mamy taki filtr. Czyścimy go w tą stronę. I tutaj jeszcze jest drugi filtr, nie wiem niestety, czy go widać. To ten filtr wymienia się co 1000 motogodzin. Jego się nie czyści ani nie wyjmuje do czyszczenia. Mamy tu osuszacz, kolejne filtry, które z czego mogę odsunąć poprzez wciśnięcie ich tutaj zatrzasków i wyjęcia ich. Mogę sobie trochę te filtry odsunąć. Ja się zawsze wspomagam drewienkiem, żeby je maksymalnie odsunąć. I czyścimy je, wiadomo, do strony przeciwnej, w którą leciał kurz i pył. A więc ja lecę z tematem. O, coś mi złapało z jednej strony. Dobra, już się położę. Bierzemy filtr. Niestety mam tylko jedną rękę dostępną. Musicie mi wybaczyć. O, i to wchodzi wszystko delikatnie. Pyk. Że tutaj już szelka zaszła i możemy zamknąć. I teraz pokażę, jak odbezpieczyć tutaj kolejne filtry. Filtry. Zapomniałem, jak to się nazywa. Niestety, ale ja będę mówił, że to są filtry. Chyba to jest poprawna nazwa. No i tutaj odbezpieczamy. Wtedy tutaj ten siłownik działa. I trochę nam się tu odsuwa i mamy dostęp. Od razu jest dostęp do kranika wody w chłodnicy. Ja tutaj sobie coś podstawię, żeby mi trzymało. I będę czyścił. No i tak to wygląda podczas czyszczenia. Niestety musiałem sobie podnieść tura, bo nie miałem tu dostępu wcale. No i cóż, wyczyściłem tutaj te chłodnice, wyczyściłem tutaj i to jeszcze zawsze ja tak robię, że jak tutaj jest właśnie ten wentylator, no to on ma te otwory i tam bardzo często się gromadzi kurz i brud, więc i wtedy ja go zawsze czyszczę, bo można go obkręcać śmiało, bo w Kubocie jest tak, że ten wentylator się załącza, kiedy mu potrzeba. I on zawsze po zgaszeniu silnika można nim kręcić swobodnie, bez większych problemów. Jeżeli chodzi o dalsze czyszczenie na zewnątrz ciągnika, to jeszcze wyczyszczę takie dość specyficzne miejsce, jakim jest miejsce na akumulator, bo tu też lubi się zbierać brud. No i jeszcze przejdę od tak, zobaczę, czy nie ma nigdzie tak dużego błota, które mógłbym wyczyścić sprężonym powietrzem. Bo wiadomo, kiedy zabiorę je sprężonym powietrzem, to już będę miał mniej mycia. A tym samym zużyję mniej wody i mniejszy koszt pracy. Niestety
Jestem chory od 3-4 dni, trochę. W sumie wszyscy w domu u mnie zachorowali. I na koniec przeszło jeszcze na mnie. Ale na święta więc pół biedy. Tam mój coś sąsiad ostro gazuje. Więc co? Ja lecę dalej. I pamiętajcie, użytkownicy, aby zawsze przy takim czyszczeniu przed sezonem sprawdzać wszystkie przewody, czy nic nie cieknie. No i czy wszystko jest w porządku w traktorze. Ja się biorę dalej do roboty. Dobrze więc, traktor w środku wyczyszczony. W środku, na zewnątrz. Teraz pora właśnie wyczyścić go w środku. Przedmuchałem to wszystko powietrzem. Ostrożnie, żeby było mniej tego błota. Zawsze to szybciej się umyje. Teraz pójdę do środka kabiny i zacznę tam sprzątać. Wpierw będę musiał wszystko wyjąć, co się w niej znajduje. Wyczyścić powietrzem. I kiedy to zrobię, przejdziemy w inne miejsce z traktorem i będę go mył. Dobrze więc, z kabiny już się wszystkiego pozbyłem. Teraz pora to wszystko stąd sprężarką zabrać. I ja się biorę już do roboty. Jeszcze tak o filtrach wspominając, to jeszcze są dwa filtry kabinowe. Jeden do czyszczenia tutaj. I jeden do czyszczenia tutaj, on jest od klimatyzacji, on jest też bardzo ważny. Więc ja je teraz jeszcze powyczyszczam. No i tak zapomniałem wspomnieć, że jeżeli chodzi o filtry, to trzeba je czyścić. No najlepiej codziennie. Ale zależy to też, czy się kurzy mocno, czy nie. Bo jak nie, no to wystarczy raz na dwa dni sprawdzić. Chociaż sprawdzić, żeby na spokojnie pojechać w pole. Więc ja je czyszczę. Już. Traktor wyczyszczony powietrzem. Wszystko pozabierałem. Teraz pozostało mi go tylko umyć. Na zewnątrz i w środku. Ale wpierw jeszcze muszę pojechać w pole. I co? No i już traktor jest gotowy do umycia. Więc widzimy się za chwilę. No cóż, na pierwszy rzut oka Kubota już się prezentuje dużo lepiej. Ale nie myliśmy jej prawie, w sumie w listopadzie już nie widziała myjki, także przez długi okres ten brud był na niej utrzymany. Zrobiłem co w mojej mocy, najwyżej jeszcze niedługo kolejny raz będę ją mył, żeby wymyć to błoto jeszcze i użyję tego środku heparinu, który mam, którego przed chwilą używałem. No i powiem szczerze, że zmyło ten brud z karoserii, nie jest tak tłusty traktor sam w sobie. No i jeżeli jesteś użytkownikiem Kuboty, powiem tak od osób, które serwisowały mój traktor, że podczas mycia tego traktora nie wolno lać zbyt dużo wody w to miejsce. Nie wolno lać naprzód u góry na te wszystkie czujniki od tych chłodnic. I nie można lać jeszcze zbyt dużo wody w tym miejscu. O tam pod spód. Chociaż tam się bardzo dużo kurzu gromadzi, to jednak nie wolno tam lać wody. Więc zaraz się biorę za kabinę i widzimy się w kolejnej części tego odcinka, jak przygotować Kubotę do sezonu. Dobrze więc, jeżeli chodzi już o wyczyszczenie Kuboty w środku, to jak widzicie, mam to już za sobą w 100%. Już dzień się kończy, dlatego idę już do domu. Będę składał może jakiś filmik, albo serwer ogarniał. Jeszcze zobaczę. Jutro dokończę dzisiejsze nagranie, bo jeszcze chciałbym wam pokazać punkty smarne, gdzie znajdują się w Kubocie, bo są takie miejsca, które są bardzo ważne. W sumie każde miejsce, gdzie jest punkt smarny, jest bardzo ważne. Także widzimy się kolejnego dnia, jak już będziemy smarować Kubotę. Mamy już kolejny dzień. Zacząłem już smarować traktor. Zaczynam od przodu. Smaruję tur oraz tuza. I tu jeszcze z przodu mam kalamitki, które są dosyć mniej widoczne, bo tutaj trzeba włączyć amortyzację przedniej osi. I gdzieś w tamtym miejscu musi być kalamitka, w sensie wiem, że tam jest, bo tam smaruję często.
Tutaj z przodu na tuzie bardzo wyraźnie widać, gdzie są te kalamitki. Jeszcze jedna jest schowana, której nie zauważyłem. Teraz wam pokażę, tylko sobie tą wodnicę gdzieś tu położę. A na błotnik. O. Jedna z kalamitek jest schowana, jak jest w to miejsce, to ona jest gdzieś tutaj. Nie wiem, czy kamera dobrze patrzy, ale tutaj, gdzie mam palca, jest kalamitka. I tu też trzeba smarować z przodu. Nigdzie tutaj na napędzie nie ma. Na naturze to wiadomo, gdzie siłowniki mam. Jeszcze w tamtym miejscu przy siłownikach. Nie wiem tylko dlaczego nie ma tutaj, bo przydałaby się chociaż taka jedna. Zawsze to jest lepiej. I cóż, ja się biorę za smarowanie przodu. Później wam pokażę miejsce, gdzie się smaruje z tyłu. I jeszcze trzeba wejść pod traktor, bo są tam dwie smarowniczki. Więc jadę z tym koksem. Tur już został przeze mnie przesmarowany na ten sezon. Jeżeli chodzi o samą częstość smarowania tura, w naszym przypadku, kiedy stosujemy go tylko do ładowania zboża oraz nawozu, wystarczy w zupełności raz na rok. Aczkolwiek ja jeszcze robię tak, że zawsze po myciu wolę posprawdzać, czy jest smar, bo wiadomo, myciem można wymyć smary z łożysk, z różnych właśnie tutaj z tych stworzni. Dlatego warto sprawdzać zawsze po myciu. Jeżeli chodzi o smarowanie tuza, to wiadomo, jeżeli mamy na nim podnośnik, no bo tuz to jest podnośnik. No, jeżeli mamy na nim zaczepiony obciążnik, jest on ustawiony w trybie pływającym, czy może coś innego, mamy jak na przykład szuflę, nie wiem co tam można podpinać, kosiarkę, jeżeli mamy WOM. Niestety w Kubocie WOM jest w opcji, opcjonalny. To zalecam smarować tuza co 50 godzin w normalnych warunkach. Jeżeli jest bardziej się kurzy, bądź jest wilgotno, to co 30 motogodzin. Tuz już został przeze mnie przesmarowany. Mam kalamitki w 5 miejscach, ale do 5 się dostanę, jak będę już pod traktorem. Trochę u nas wieczna dzisiaj pogoda. I teraz przyszedłem do wszystkich smarowniczek z tyłu. I smarowniczki znajdują się tak. Tutaj. Tam dalej jest jeszcze jedna. Tutaj na siłowniku. Tutaj się znajduje. Tutaj kolejna. Tutaj kolejna. Tutaj. Tutaj. I tak samo jest po drugiej stronie. Po lewej stronie. I je też należy smarować co 30 motogodzin, co 50. Zależy to od warunków pracy, tak jak powiedziałem to wcześniej. Dobrze. Już nasmarowałem tutaj kuboty całą z tyłu. Więc będzie chodzić. Tam też jest nasmarowane. I jeszcze tak dodam od siebie, bo niby nie jest napisane, ale zawsze tak robię, że biorę smar do łańcuchów sprayu i zawsze tutaj trochę smaruję, żeby to lepiej chodziło i nie zachodziło tak rdzą. Myślę, że warto tak robić. Jeżeli chodzi o to wszystko, co tu jest w Kubocie, to będzie na ten temat oddzielny odcinek i będzie też odcinek, jak przygotowuję kuboty chociażby do talerzówki mojej 3-metrowej. Chociaż wiem, że jest ona w stanie pociągnąć nawet talerzówkę do 4,5 metra. Może się wydawać to mało, jak na ciągnik o mocy 170 koni. Tylko u nas są bardzo ciężkie gleby. Nie dość, że jest ciężko umyć te ciągniki z tej gleby, to jeszcze gleba jest sama no, ciężka. Ciężka w obrobieniu. Także ja teraz się udaję pod traktor i pokazuję wam, gdzie są kolejne 3, a zarazem ostatnie kalamitki do smarowania. Dobrze, więc ostatnie 3 kalamitki, smarowniczki jak tak zwał. Tutaj jedna znajduje się na wale i kiedy jej nie widzimy, wystarczy pojechać trochę traktorem do przodu, naprawdę delikatnie podjechać, bo obroty na wale są bardzo duże. Kolejne dwie są tam, już tam się zbliżamy. Tutaj jak widzicie jest druga smarowniczka, którą trzeba smarować od stworznia. I tam jest
trzecia, a zarazem ostatnia, którą trzeba smarować od tuza. Także kubota została przygotowana na sezon. Pamiętajcie, użytkownicy, aby dbać o swój sprzęt. Nieważne, czy ten sprzęt ma 20, 30 lat bądź rok. Trzeba o niego dbać, aby długo nam służył. To jest koniec dzisiejszego odcinka i chciałbym, abyście zadawali różne pytania. To przy jakimś odcinku, nie wiem, po 20 odcinkach zacznę na nie odpowiadać. Zrobię oddzielny film o tym. A ja biorę się dalej do roboty, myśleć nad tym, co jeszcze wam nagrać fajnego, żeby to było pożyteczne. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, udostępnić moje filmy znajomym, zostawić lajka i napisać komentarz.